dobrej kopienicy. W ciągu 300 lat swojej egzystencji w Polsce zmieniali się z lekkiej jazdy na ciężką i z powrotem na lekką. Ale jedno, co było wspólne przez te 300 lat, to kopia. W ciągu pierwszych 200 lat, czyli w XVI-XVII wieku, była to jazda naprawdę o wybitnych walorach, właściwościach bojowych i osiągnięciach. Pierwsze 200 lat. No, trzeci wiek istnienia Kusawi, czyli wiek XVIII. No to już tam dużo gorzej. Czasami zdarzały się sukcesy, ale już na pewno nie tak spektakularne, jak teraz zaprezentuję. Ja tutaj wybrałem dla Państwa 10 ciekawszych, moim zdaniem najciekawszych bitew. Czasy świetności to można rozszerzyć na znacznie dłuższy okres. To jest przynajmniej od czasów Stefana Batorego, jeśli nie wcześniej, do końca panowania Jana III Stolbiskiego, czyli tak przynajmniej 150 lat. Czym się różni od tych czasów późniejszych? No przede wszystkim ludźmi, którzy w tej husarii walczyli, służyli. Ludzie w XVII wieku, w XVI wieku byli dobrze zmotywowani do walki, byli dobrze wyszkoleni, zdyscyplinowani w miarę, chociaż bywały z tymi też problemy. Natomiast w XVIII wieku przestali ćwiczyć, przestali się słuchać dowódców. Żadna formacja z takimi ludźmi wiele nie powojuje. Tutaj mamy rok 1577, Lubieszów. Ciekawa bitwa ze względu na to, że przeciwnikiem husarii byli niemieccy pikinierzy. To są ci żołnierze tacy uzbrojeni w piki. Pika to tutaj jest akurat skrócona. Druga broń drzewcowa. Jeżeli Państwo by o niej mówili więcej. Dlaczego to jest taka szczególna bitwa? Dlatego, że nie tylko ze względu na dysproporcje sił, bo tam było sześciokrotnie więcej niż naszego wojska, ale także dlatego, że na zachodzie kanonem wczesnej myśli wojskowej było to, że pikinier powstrzyma kawalerię. W wielu krajach o husarii w ogóle nie słyszano, ale ta wiedza na temat tej formacji jest coraz większa, zatacza coraz szersze kręgi. Także informacje na jej temat są poszukiwane w wąskich, co prawda na razie, kręgach, ale na całym świecie. Natomiast samych kopijników w Europie było więcej, chociaż czasem i oni zanikali. Husary próbowali kopiować także Rosjanie, ale jakość tej husarii była fatalna. Rok 1605, Kirchhoff. Kolejny przykład starcia z pikinierami. Znowu mam takiego pikiniera, to mam już wszystkiego. Właściwie chyba holenderskiego, bo to jest wzięte z holenderskiego źródła z tej epoki. Z takiego podręcznika posługiwania się właśnie tą piką. Balą. Przykrota przewaga liczebna, kolejny raz zostali rozbici. 5 lat później pod Kuszynem spotkała się armia połowy Europy, czyli właśnie no, nie to, żeby kością, ale z państw, z wielu europejskich państw. Byli Anglicy, Szkoci, Francuzi, Niemcy, Holendrzy, czy tam Niderlandczycy, jak to zwano, Finowie, ale się Hiszpanie trafili, byli Szwedzi, byli Rosjanie w końcu. Z tych bitew było tyle. Bardzo wiele, bardzo spektakularnych. No ja dużym sentymentem darzę bitwę pod Kuszynem, po której polska załoga stanęła w Moskwie. Polski królewicz Władysław został obrany carem. Ale tak jak mówię, tych bitew było naprawdę dużo i trudno powiedzieć, która tam była największa, najbardziej spektakularna. Po 5-godzinnym boju Polacy, husarze, armię pokonali jedną i drugą, rosyjsko-szwedzką. Po tym poszli na Moskwę. Do Moskwy w wyniku negocjacji wkroczyli, przebywali tam przez 2 lata. Zdetronizowano ówczesnego cara, przekazano go królowi polskiemu w ręce, a zmarł później w Polsce. Tak zwany słynny hołd ruski. Naprawdę nie był żaden ruski, tylko skielski. Ruś to jest w ogóle część Rzeczypospolitej ówczesnej. Zresztą mi dzisiaj część terenu Rusi należy do Polski. Nie mylić Rosji z Moskwą. Rusi z Moskwą, tak? W każdym razie ten tak zwany hołd ruski to jest właśnie hołd tego cara pochłon, który był przed królem polskim w wyniku zwycięstwa tutejszego właśnie pod Kuszynem. Skrzydła potwierdzam, noszono w boju również, choć zawsze podkreślam, że nie były to tego typu skrzydła, jakie widzimy na obrazach, filmach. Tego typu skrzydła też były używane przez husarię, ale dopiero w XVIII wieku, wtedy kiedy ona była głównie już wojskiem paradnym. W XVII, XVI wieku te skrzydła były inne, różnie mocowane, bo to też było bardzo różnorodne, ale tak, były i były używane w boju. Koń, który nie jest przyzwyczajony do takiego widoku, a to był dosyć rzadki widok, płaszył się po prostu, poszła się wtedy formacja przeciwnika, łatwo było w nią wjechać, rozbić. Husarze są elitą ludzi odważnych i zwinnych.
sumie można powiedzieć, że jest to najpiękniejsza i najlepsza kawaleria świata. Ja to oczywiście odosobniony przypadek, bo Gustaw Adolf, o którym wspominałem, przed tą bitwą pod Trzcianą spotkał się z husarami wcześniej w bitwie pod Gniewem. Tu jest to, ten zamek tutaj w tle, to jest właśnie Gniew. A tutaj są konstruktorzy pisali z Gniewu. Spotkał się tam z tymi husarzami. Ci husarze zaszykowali go jedną akcją, bardzo szczególną. No może nie będę o niej opowiadał, to dużo mówić. W każdym razie, jak zobaczył to, co oni tam uprawiają, to miał rzec. O, gdybym miał taką gwiazdę, z moją piechotą obozowałbym tego roku w Konstantynopolu. Bo piechotę miał faktycznie dobrą, no, natomiast to do jazdy. Uważam, że jakby połączyć polską kawalerię z jego piechotą, to byłbym niezwyciężony. To, co noszę na sobie, to jest taka wersja, powiedzmy, w tej chwili jestem bez szyszaka, ale to taka wersja ograniczona. No, podstawą oczywiście jest kirys, czyli napierśnik z naplecznikiem, z osłoną pleców. Do tego mam rękawy kolcze, czyli nie całą kolczugę, ale same rękawy. Dzięki temu nie muszę dźwigać mniej więcej 8 kg więcej, czyli jestem 8 kg lżejszy. Przy boku szabla, to jest akurat szabla węgierska, tak zwana węgierska. Na zbroję zarzucano skóry różnych dzikich zwierząt, tutaj mam akurat wilka, ale to też były niedźwiedzie, tygrysy, lwy, różne dzikie zwierzęta, drapieżniki, nie roślinożercy, tylko drapieżniki. No, spodnie, buty, to już tam, większość uzbrojenia wożono na koniu, przy koniu troczono koncerz pod kolanem, przy karku końskim w olstrach wożono pistolety, no i oczywiście podstawowa broń husarza, czyli kopia. Kopię trzymał jeździec w ręku, ale dół kopii był włożony do tak zwanego toku, a tak mocowany do siodła, czyli praktycznie cały ciężar przechodził na siodło.